całkowicie kochany. Rozmawiałem z 9-letnią dziewczynką, której rodzice się rozwiedli. Jej ojciec był alkoholikiem, znalazł sobie inną kobietę. Gdy mieszkała u niego, żyła w strachu przed pobiciem. A kiedy była w domu, mama wracała późno z pracy i nie było już więzi. Kiedy z nią rozmawiałem, widziałem wypisane na twarzy: czuję się niekochana. Nienawidzisz tego, prawda? Tego poczucia bycia niechcianym, odrzuconym, niekochanym. Możesz czuć się niekochany w domu. Godzinami siedzisz w swoim pokoju, bo bycie z rodziną jest zbyt trudne. Może rodzice się rozeszli i spędzasz jeden weekend z tatą, a inny z mamą. I czujesz się jak przerzucany bagaż noszony tam i z powrotem. Możesz czuć się niekochany w szkole. Nie jesteś cool, nie jesteś popularny. Może czujesz się, jakby nikt nie chciał cię słuchać. Może ktoś cię nęka i boisz się o tym powiedzieć. Głęboko w środku czujesz strach i czujesz się niekochany. Jak to jest być w pełni kochanym? Wyobraź sobie, że przychodzisz do mnie. Stoimy w przedsionku i mówię: nie wystrasz się, ale po drugiej stronie tych drzwi w salonie na kanapie siedzi Bóg. Czego byś oczekiwał? Łagodnego mężczyznę o wyglądzie Jezusa, z długimi brązowymi włosami? A może starszego gościa z białą brodą, sięgającą aż do talii? Może trzymałby w ręku złotą laskę i wyglądał na bardzo mądrego? A może bardziej kogoś jak bohater z komiksu? Osobę z ogniem w oczach i głosem niczym grzmot. Może z mieczem, z którego tryskają błyskawice. Kogo spodziewałbyś się zobaczyć? Jak myślisz, jaki jest Bóg? Kim On jest? Chcę Ci pokazać Boga. Biblia mówi: Bóg jest miłością. Bóg z natury jest miłością. Tak jak pies chce szczekać, a niemowlę płakać, jak ptak pragnie latać, Bóg z natury kocha i kocha Cię całkowicie. Biblia mówi także: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jedyne, co musisz robić, aby zasłużyć na Bożą miłość, to żyć na świecie, żyć na ziemi. I nie ma wyjątków. Bóg kocha Cię niezależnie od tego, czy jesteś chudy czy gruby. Kocha ludzi popularnych i kocha samotnych, ukochane i odrzucone dzieci. Kocha ofiary rozbitych rodzin, ludzi o złamanych sercach i z fizycznymi ułomnościami. Kocha ich wszystkich. Nie lubisz, jeśli ludzie kochają Cię ze słówkiem jeśli. Będę Cię kochać, jeśli pościelisz łóżko. Będę Cię kochać, jeśli się ze mną prześpisz. Jeśli będziesz mieć dobre oceny. Jeśli polubisz nowego tatusia. Bóg kocha Cię bez żadnych jeśli. Kocha Cię całkowicie. Całkowicie. Oczywiście, jeśli celowo zrobisz coś złego, to go boli. Ale to nie sprawia, że przestaje kochać Cię całkowicie. Czy nie jest tak, że Twoje serce i moje serce bije w rytmie: chcę być kochany, chcę być kochany, chcę być kochany? Gdy ktoś poznaje Boga w osobie Jezusa, On zmienia ten rytm na: wiem, że jestem całkowicie kochany, całkowicie kochany, całkowicie kochany.